Okej. Kazali mi poczekać. Ja już mam dwie koszulki z tego festiwalu, więc ja już mogę czekać, nie wiem jak państwo, ale obiecuję, że skończę w czasie, jeżeli o to chodzi. Więc może już zacznę opowiadać anegdoty, skoro jeszcze oficjalnie mogę zacząć wykładu. Ja się nazywam Ewa Laskowska. Ci, którzy mnie znają, no to dzień dobry ponownie. Ci, którzy mnie widzą po raz pierwszy, no jestem asystentem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też jestem zatrudniona i przyszło mi w tym roku, w listopadzie zeszłego roku, tak naprawdę kalendarzowego, ale tego roku akademickiego, mieć wykład dla studentów matematyki i informatyki z ochrony własności intelektualnej, który niestety przysporzył mi to, że w piątkowy wieczór tutaj jestem teraz z państwem. Mianowicie ponoć się tak bardzo studentom spodobał, że stwierdzili, że chcieliby o tej własności intelektualnej posłuchać raz jeszcze, zwłaszcza w zakresie prawa autorskiego. Z uwagi na to, że ja jestem tylko prawnikiem, na dodatek blondynką, na dodatek w zasadzie o tej własności intelektualnej to wiem tylko tyle, ile konieczne, tak? Czy ile trzeba było do obrony doktoratu, a z informatyką mam tak średnio do czynienia, to znaczy ja nie programuję, komputer jest, ale o ile nie gryzie, jest dobrze. Jak się coś zawiesi, to od tego mam pomoc w domu i w zasadzie do tego się moje programowanie, no może jeszcze programowanie pralki sprowadza. Niemniej jednak o ochronie własności intelektualnej i prawie autorskim, które w odniesieniu do prawa własności informatyka, która ma odniesienie do prawa własności intelektualnej, wzajemne wpływy na siebie i relacje między jednym a drugim punktem, to jest już interesujące, przynajmniej dla mnie. Jeden disclaimer jednakże, zanim zacznę cokolwiek opowiadać merytorycznego, co mogłoby państwa zainteresować ten piątkowy wieczór, już piątek, weekend i te sprawy. Jeden disclaimer. Ja oczywiście opowiadam, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak to odnosi się do prawa własności intelektualnej, czyli co państwo zrobicie, co podpada pod prawa autorskie, co niekoniecznie, kiedy mogę ściągać z internetu, kiedy mogę oglądać te brzydkie filmy w internecie albo filmy na przykład, które niekoniecznie powiedzmy odpowiadają porządkowi moralnemu i poczuciu estetycznemu. Oczywiście wszystkim chodzi teraz po głowie kotek, który wygląda jak Adolf Hitler. Niemniej jednak to, co ja mówię, niekoniecznie będzie przystawało do państwa rzeczywistości. To znaczy z punktu widzenia prawa autorskiego, które powstało w XVIII-XIX wieku, niekoniecznie umiemy sobie poradzić na przykład ze sztuczną inteligencją albo z sieciami neuronowymi, albo w ogóle z programem komputerowym, o czym państwu powiem teraz, co nie znaczy, że prawo autorskie nie jest potrzebne. Prawem autorskim zajmuję się między innymi dlatego, że jest ciekawe, ale też przede wszystkim dlatego, że można interpretować w każdą możliwą stronę i prawo autorskie bardzo fajnie można wykorzystywać w swoim własnym celu albo w celach biznesowych. Celem mojego wykładu tutaj i tego spotkania, które z państwem planuję, jest pokazanie państwu, że prawo autorskie, mimo tego, że do końca niezrozumiałe i nieprzystające do rzeczywistości, może być wykorzystywane tak, jak państwo sobie to tylko uwidzicie, na własne potrzeby biznesowe czy prywatne, pod warunkiem skutecznej argumentacji. I oczywiście ta skuteczna argumentacja zależy w dużej mierze od tego, kto państwa ewentualnie będzie reprezentował w sądzie, jakiego radcę prawnego tudzież adwokata wynajmiecie. Nie jestem tutaj absolutnie po to, żeby państwu reklamować samorządy zawodowe albo po to, żeby pokazywać, że adwokat koniecznie jest potrzebny. Jestem tutaj trochę z uwagi na solidarność zawodową, to znaczy nie chcę, żebyście państwo w przyszłości ewentualnym adwokatom albo radcom tę drogę możliwości argumentacji zamykali i nie chciałabym też, żeby ten wykład czy ta prelekcja, która teraz się odbędzie, żeby w jakikolwiek sposób spowodował, że państwo na przykład prawo autorskie mniej szanować będziecie. Ono jest śliskie, ono jest powiedzmy szarą strefą prawa w ogóle prywatnego, co nie znaczy jednak, że nie da się go wykorzystać. A to, jak się go da wykorzystać, mam nadzieję państwu dzisiaj pokazać i w związku z tym przekonać, że jednak w pewnym zakresie prawo autorskie potrzebne jest. Co to znaczy? Czym się zajmiemy w czasie naszego dzisiejszego piątkowego spotkania? Zajmiemy się przypadkami dramatycznymi, to znaczy opowiem państwu o tym, jak prawo autorskie źle wykorzystane, nawet jeśli ekonomicznie opłacalny sposób, doprowadziło na przykład do zamknięcia smutnego pana Kima Dotkoma, albo też w jaki sposób państwo wędrując czy podróżując za granicę natkniecie się na taki, uwaga, niemiecki komentarz, że nie możecie obejrzeć takiego filmiku na YouTubie. Powiem państwu o tych dramatycznych historiach, w których nawet protestując przeciwko prawu autorskiemu, możemy spotkać się z grupami, które to prawo autorskie mimo protestów wykorzystują w swoim własnym, niekoniecznie niecnym, ale mimo wszystko w swoim własnym celu.
O prawie autorskim przekonał się też niedawno prezydent, był już prezydent Stanów Zjednoczonych, który musiał z uwagi na wykorzystanie tego zdjęcia, moi studenci wiedzą o co chodzi, czyli wykorzystania zdjęcia fotoreportera, wykonanego przez fotoreportera CNN, musiał zapłacić wielomiliardową ugodę z uwagi na to, że wykorzystał je bez jego zgody w plakacie reklamującym go w trakcie drugiej kampanii o reelekcję. Dlaczego to prawo autorskie warto znać? Czy po co w ogóle to prawo autorskie będzie nam potrzebne? Otóż przede wszystkim po to, żeby zapewnić sobie pewność, że to, co robimy, nie zostanie wykorzystane przeciwko nam, a nawet jeśli się z tym niekoniecznie zgadzamy, jak wiadome grupy, to nie znaczy, że nie możemy go wykorzystać w swoich własnych celach, na swoje własne potrzeby. Mam nadzieję, że to mniej więcej taki, powiedzmy, pouczający wstęp jest dla Państwa zrozumiały i za bardzo nie patosowy. Przejdę teraz oczywiście do tych kwestii, które mnie najbardziej interesują, aczkolwiek być może powodują trochę stresu dla mnie, bo muszę Państwu wytłumaczyć parę rzeczy związanych z tym, czym prawo autorskie jest i na jakich zasadach funkcjonuje. Mam nadzieję, że nie będziecie Państwo zbytnio po tym wykładzie przekonani co do tego, że prawnicy rzeczywiście w ogóle nie rozumieją rzeczywistości. Trochę wychodząc Państwu naprzeciw, aczkolwiek wiem, że pewnie tak się nie stanie, ale mam nadzieję mimo wszystko, że Państwo się przełamiecie. Proponuję, żeby w trakcie mojego wykładu tutaj zadawać pytania, a nie po. No bo czasem coś ucieknie, można porozmawiać na jakiś ciekawy temat. I myślę, że tak chyba będzie trochę sensownie, mimo tego, że organizatorzy mnie za to pewnie zabiją. Ale już mam dwie koszulki. Dobrze. Więc teraz przejdę do paru rzeczy, czy w zasadzie dwóch najważniejszych zagadnień, które chciałabym z Państwem poruszyć. Tej najbardziej palącej niestety nie zdążę już dzisiaj powiedzieć. Powiem Państwu to o utworze, czyli o tym, co jest chronione w prawie autorskim i o tym, jakie prawa będą Państwu przysługiwały. Albo też powiem o tym, jakie prawa mogą przysługiwać, jeżeli Państwo się troszeczkę postaracie, czyli wykażecie się tym minimum działalności twórczej. Nie powiem natomiast dzisiaj o dozwolonym użytku, pozostawiając w nadziei oczywiście organizatorom potrzeby zaproszenia mnie w przyszłym roku. Więc jak w przyszłym roku będziecie się chcieli Państwo o tym dowiedzieć, a nie uczestniczycie w moich wykładach na Uniwersytecie Jagiellońskim, no to w przyszłym roku możemy na ten temat podyskutować. Oczywiście żartuję. Zacznę od tego, czym jest utwór, czyli taka podstawowa kwestia tego, taka cegiełka, na którym budujemy pojęcie prawa autorskiego, czy na czym w ogóle bazuje prawo autorskie. I teraz z góry przepraszam, oczywiście prawnicy mają niestety taką predyspozycję, żeby budować oczywiście pojęcia albo terminologię trochę niepotrzebną, bowiem Państwo utwór będziecie utożsamiali z dziełem. Ja natomiast będę mówiła wynik działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze. Długo brzmi mądrze, generalnie po to, żeby im dłużej mówić, tym dłużej czarżować klienta. Czym jest ten wynik działalności twórczej człowieka? Tak naprawdę warto zapamiętać trzy warunki takie podstawowe, żebyśmy mieli w ogóle do czynienia z prawem autorskim, żebyśmy mogli zacząć mówić o prawie autorskim w ogóle. To znaczy utwór musi być stworzony przez człowieka. Niby proste, niby intuicyjne, ale zaraz Państwu pokażę, jak to wykorzystać i kto się na tym najbardziej przejechał. Po drugie, dzieło musi być ustalone niezależnie od swojego przeznaczenia, wartości, powiedzmy talentu czy doświadczenia. To znaczy, że jeżeli ja któregoś dnia się ocknę i obudzę się i zacznę programować, używając wybitnych struktur algorytmicznych, to nie znaczy, że skoro nie mam żadnego doświadczenia, ani talentu, ani tym bardziej wiedzy, to nie znaczy, że to, co stworzę, nie będzie podlegało ochronie prawna autorskiej. I na odwrót, jeżeli w Państwu któregoś dnia, któryś z Państwa budzi się Paolo Coelho któregoś poranka i postanowi pisać 13 z głoskowcem wiersze o miłości, to też ta romantyczna wizja przelana na papier będzie podlegała ochronie prawna autorskiej. Tak? Mam nadzieję, że mniej więcej zrozumiałe. No i oczywiście najtrudniejszy warunek, to znaczy utwór musi być twórczy. Co to jest? Pozostawię w suspensie i przejdę do tego za chwilę. Proszę. I teraz mam problem, dlatego że generalnie o ile panu przyjdzie ten program komputerowy, który te algorytmy będzie dobierał, to panu będą przysługiwały prawa autorskie. Natomiast jeżeli pan stworzy dla mnie, ale proszę mnie poprawić, ja mogę się mylić, dla mnie obiekt sztucznej inteligencji, czyli coś, co samo się będzie uczyło i samo tworzyło coraz bardziej zaawansowane struktury, coraz bardziej zaawansowany program, no to już prawo autorskie z tym będzie miało problem. To znaczy
To znaczy, już przejdę, odpowiadając panu, ale przerzucę następny slajd. Pojawiła się małpa, czyli powiedzmy to, czym się głównie prawnicy zajmują. To była sytuacja, w której był taki pan, nazywał się David Slater. On wyjechał, takie wojaże sobie uprawiał, to znaczy jechał i robił zdjęcia małpom. Miał profesjonalny sprzęt za bardzo dużo pieniędzy. Mnie w życiu nie będzie stać na taki profesjonalny sprzęt, więc on miał bardzo profesjonalny sprzęt i tym bardzo profesjonalnym sprzętem robił zdjęcia małpom makaka. To małpa makaka wygląda mniej więcej tak. No i to zdjęcie, które zostało tu w tym momencie wykonane, jest po prostu perfekcyjnie wykadrowane, perfekcyjnie oświetlone. Nie wymaga absolutnie żadnej ingerencji ze strony technika, fotografika, żeby pokazać po prostu estetyzm i artyzm bijący z tego zdjęcia. Na nieszczęście jednak to zdjęcie zostało wykonane przez tę małpę samodzielnie. Znaczy pan fotograf tak bardzo zaprzyjaźnił się z tymi szympansami, że postanowił im ten drogi sprzęt udostępnić w ramach zabawy. A skoro udostępnił, no to oczywiście fan i zabawa, małpy sobie zrobiły selfie. No i pan fotograf to selfie umieścił w ramach swojego portfolio na stronie internetowej, bo jest tak przecież, że każdy fotograf musi mieć swoje portfolio i tam swoje zdjęcia pokazywać. A coś raz udostępnione w internecie, w tym internecie żyje już niezależnie od naszej woli, tak? No i to zdjęcie zaczęło cyrkulować, trafiło na Wikipedię, w opisie encyklopedycznym hasło małpa makaka. Pan fotograf się mocno zirytował, no bo on nie życzył sobie, żeby jego zdjęcie, do któremu jego prawa autorskie przysługują, żeby ono się znalazło na Wikipedii, do której każdy ma dostęp i to jeszcze bezpłatnie, bez jego żadnej zgody, bez jego żadnej wiedzy. W związku z tym, co zrobił, pozwał Wikipedię. Jak państwo nie wiecie, co robić, trzeba pozywać. I on tak, jak pomyślał, tak zrobił. W konsekwencji też pozew wylądował w sądzie kalifornijskim. Sprawa była rozstrzygana przez na początku jednego, potem trzech sędziów profesjonalistów, czyli takich sędziów z doświadczeniem, którzy siedzą nad sprawą w aktach. I oni patrzyli na to zdjęcie, patrzyli na tego fotografię i mówili, ale proszę pana, przecież to, żeby przyznać prawa autorskie, zdjęcie musiało być zostać wykonane przez człowieka. I o ile przecież mamy do czynienia z małpą, która być może poziomem inteligencji niektórym dorównuje, to jeszcze nie jest człowiekiem, przynajmniej z punktu widzenia prawa. A w konsekwencji prawo autorskie na jego rzecz nie powstało, no bo nie stworzył tego człowiek. Wracając więc do pana pytania, jest tak, że jeżeli ja stworzę program komputerowy, który sam się będzie uczył i który sam zacznie pisać bardzo skomplikowane struktury algorytmiczne, prawo autorskie sobie z tym nie poradzi. I to jest niestety duży mankament prawa autorskiego, bo prawa autorskiego nie przyznamy czemuś, co zostało stworzone przez program komputerowy, o ile ten program komputerowy nie został użyty jako narzędzie. Bo jest przecież tak, że ja piszę na przykład, kojarzycie państwo maszynę do pisania, tam gdzie się stukało, tak? Jak piszę na maszynie do pisania, tworzę utwór literacki na tej maszynie, no to wykorzystuję tę maszynę jako narzędzie do przelania swojej wizji artystycznej. Tak samo z komputerem. O ile ja używam programu komputerowego do stworzenia innego programu komputerowego, to używam go cały czas jako narzędzia, tak? A skoro używam go jako narzędzia, to prawa autorskie powstały na moją rzecz, tak? No bo czym to się różni od pisania ołówkiem czy na maszynie do pisania, tak? Jest to oczywiście bardziej zaawansowana sytuacja, natomiast czy metodyka tworzenia, natomiast z punktu widzenia prawa autorskiego na tym etapie jest spoko. Problem się pojawi, gdy będziemy mieć sztuczną inteligencję, która rzeczywiście programy komputerowe będzie tworzyła. Dlaczego tak jest? Bo prawo autorskie, jak mantra, będę dzisiaj powtarzać, powstało w XVIII wieku. W 1710 roku był pierwszy akt prawno-autorski w Wielkiej Brytanii, ujednolicony potem pod koniec XIX wieku. I ono w takim kształcie z tego XIX wieku funkcjonuje w XXI. To znaczy, że my, prawnicy, tacy jak ja, czyli blondynki, tak, w czerwonym żakiecie, zajmujemy się czymś, co powstało w wieku XIX, musimy to dostosować do tego, co się dzieje w wieku XXI. W konsekwencji musimy się czasem wykazać niezłą elokwencją, w zasadzie musimy mieć troszeczkę nie po kolei w głowie, żeby tłumaczyć, że no, przykro mi, małpa jeszcze nie będzie twórcą, nie przyznamy jej praw autorskich, natomiast ze sztuczną inteligencją już będzie problem. Przejdę dalej, jeżeli państwo pytań nie macie. To jest w miarę jeszcze prosty warunek. Drugi też w miarę jeszcze jest prosty, to znaczy utwór musi być... Proszę. Co by się stało, no, że nie można małpie dać prawa autorskie? Co by się stało, gdyby przyznać małpie prawa autorskie? Przecież małpa nie może decydować, nie może pozwać Wikipedii.
No nie może. To znaczy, jeżeli przyjmiemy, że małpa ma podmiotowość prawną, czyli może pan się z małpą posprzeczać, małpa może pana pozwać i może pan z małpą podpisać umowę, no to też siłą rzeczy najeżdżać powstałem prawa autorskie. Ale o ile mi jeszcze wiadomo, żaden stan w Stanach Zjednoczonych, które są dość mocno postępowe, jakby nie patrzeć, ani żaden kraj na całym świecie nie uznał, że małpa, makaka, nawet wybitnie inteligentna, może być podmiotem prawa. Więc na razie nie powstała taka inicjatywa, aczkolwiek oczywiście z punktu widzenia na przykład traktowania ochrony zwierząt, środowiska, te małpy czy w ogóle zwierzęta traktuje się z odpowiednim, powiedzmy, szacunkiem, tak? Czy pod odpowiednią ochroną. Gdyby natomiast prawo autorskie na rzecz małpy powstało, to ona byłaby podmiotem prawa i mogłaby też teoretycznie pozywać, co jest trudne do wyobrażenia, jak miałaby to zrobić. Proszę. Jakby zaprosić małpę do sądu i miałaby test i odpowiadałaby, czy się bardzo satysfakcjonuje ugoda w wysokości 100? Ta małpa jednak jest świadoma tego, że sama wykonała. Więc to są oczywiście, ja wiem, że państwo zajmujecie się, lubicie się zajmować takimi stanami faktycznymi, to są bardzo hipotetyczne, powiedzmy abstrakcyjne pytania, ale pozwolę sobie z panią pobawić teraz i na to pytanie spróbować odpowiedzieć. Więc jeśli mi pani udowodni, że małpa jest w stanie mi świadomie odpowiedzieć, czy zależy jej na 100 czy na 200 tysiącach dolarów zadośćuczynienia z tytułu naruszenia jej praw osobistych na przykład i czy chce być tytułowana małpą X albo małpą Y, no to wtedy się zastanowię nad tym, czy dałoby się rzeczywiście taki proces skutecznie przeprowadzić. Na chwilę obecną wątpię, żeby dało się. Natomiast oczywiście, jeżeli powiemy albo znajdziemy takie państwo, gdzie przyznałem podmiotowość prawną małpie, no to wtedy prawa autorskie można by było jej przyznać. Na chwilę obecną takiego kraju niestety nie ma. Pytania? Temat małp skończyłam. Dobrze, to przejdę teraz do drugiego warunku, który wydaje mi się nie był aż tak bardzo kontrowersyjny, ale liczę na otwartość umysłów z państwa strony. Utwór musi być ustalony. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ustalenie to paradoksalnie bardzo prosta przesłanka, ale nie jest jednoznaczna być może dla kogoś, kto nie zajmuje się prawem, więc dla wszystkich normalnych ludzi. Ustalenie polega na tym, że ja utwór komunikuję na zewnątrz. Przynajmniej stwarzam obiektywną możliwość zakomunikowania na zewnątrz. Jeśli na sali siedzą moi studenci, którzy mają niestety tę przyjemność o godzinie późno, rano, 13, uczestniczyć ze mną w trakcie wykładu i przyszli tutaj, żeby się dowiedzieć, jakie będą pytania na egzaminie z prawa internetu, to będzie pytanie na egzaminie z prawa internetu. Czyli, tak, wszyscy się cieszą, widzę. Czyli czym to ustalenie jest? Otóż to musi być zakomunikowane na zewnątrz z możliwością percepcji przez osobę trzecią. Lubię podawać taki przykład na nieszczęście mojego sąsiada. Gdy ja śpiewam pod prysznicem swoje artystyczne wykonanie piosenek Riany, do Riany jeszcze dzisiaj będę nawiązywać, no to o ile jego nie ma w domu, nie ma możliwości percepcji usłyszenia tego, co ja sobie artystycznie fałszuję, no to prawa autorskie nie powstaną, no bo nie ma możliwości komunikacji czy percepcji. Natomiast jeżeli mam sąsiada, który na swoje nieszczęście już lekko przygłuchy słyszy, jak ja nucę pod prysznicem swoją własną autorską wersję piosenki Riany, no to prawa autorskie mogą powstać, bo utwór został ustalony, znaczy wyszedł z mojej głowy, został zakomunikowany mojemu sąsiadowi. I pali licho to jego żenujące spojrzenie w moim kierunku w windzie, jak się spotykamy i jedziemy do pracy. O ile jednak powstała możliwość percepcji przez osobę trzecią, to jest super. To ma jednak też drugą konsekwencję. O to się będę pytać na egzaminie. Druga konsekwencja jest taka, że ja nie muszę tego utworu nigdzie inkorporować w nośnik fizyczny. To znaczy, ja muszę to wyrazić, nie trzeba tego nagrywać, chociaż państwo macie zgodę na nagrywanie, nie trzeba tego nagrywać, to może wejść jednym uchem i wyjść drugim, tak jak ten wykład teraz, piątkowy wieczór. Nie musi powstać żadna fizyczna kopia mojego utworu, żeby prawa autorskie powstały. W konsekwencji, jeżeli państwo nagrywacie teraz ten wykład i za chwilę to nagranie zniszczycie, to nie znaczy, że moje prawa autorskie przeminą. One niestety będą trwały dość długo, mianowicie przez całe moje życie, plus 70 lat po mojej śmierci, będą wykonywane przez moich spadkobierców, a prawa autorskie to już w ogóle wiecznie. Także o ile ustalenie wydaje się być bardzo prostą przesłanką, bardzo prostym warunkiem uzyskania ochrony prawna autorskiej, o tyle już stwarzają problemy potem, czyli na etapie przyznania praw. Przykład. O, pytania, proszę. Aha. I później on
Cieszę się, że pan przywołał ten przykład i szczerze mówiąc zapomniałam, a lubiłam o nim mówić. Pozwolę sobie na pytanie odpowiedzieć przy okazji kolejnego slajdu, bo wtedy będę mówiła o tym, czy idea jest chroniona w prawie autorskim, okej? Okay? Ale generalnie dopóki ten pomysł wychodzi z mojej głowy i idzie w kierunku mojego towarzysza, czy mojego powiedzmy odbiorcy, to jest to ustalenie. Proszę. Ja mam pytanie odnośnie własnej wypowiedzi, własnej interpretacji utworu chronionego prawem autorskim. Czy to nie jest tak, że nam nie wolno, jeżeli jest chroniony prawem autorskim przez wytwórnię muzyczną na przykład, tak? Jest mi niezmiernie przykro, że to, że chroni to wytwórnia, to jest okej, spoko, niech to chroni, ale to nie znaczy, że ja nie mogę tego użyć, tak? Swoboda działalności artystycznej, te sprawy, twórczość artystyczna, wszystko w prawie autorskim można, tylko pytanie na jakiej podstawie. Przejdę do tego oczywiście, ale pozwolę sobie za chwilę. Pan miał jeszcze pytanie. Tak, ja wiem, o co chodzi. Pomijam z tego, jak to było realistyczne, to, że w przyszłości będzie to prawa autorskie. To sytuacje, jeżeli na przykład jestem jakąś osobą, która jest skanowana, albo grałem wcześniej w filmie, jakkolwiek się ma spać, powiedzmy, ileś tam lat ktoś, powiedzmy, robi mojego awatara. Mówi pan... Powiedzmy, ta osoba już nie żyje. Okej. Prawa mają spadkobiercy, prawda? Tak. To, o czym pan mówi, to jest prawo do wizerunku. To nie jest kwestia prawa autorskiego, ale to jest uregulowane w prawie autorskim. Mogę pana odesłać na 5 minut po wykładzie, to mogę panu wytłumaczyć, jak o to obejść i jak panu zagwarantować bezpieczeństwo, że pana wizerunek nie zostanie gdzie wykorzystany. Okej? Okay? Mówię, nie jesteśmy? Dobrze. Bo to nie jest kwestia prawa autorskiego, to niestety. A mimo, że jest regulowana w prawie autorskim, czyli tak zwane prawo do wizerunku. Jeśli pytań nie ma, przejdę do tej najtrudniejszej, najważniejszej cechy, którą chciałabym z Państwem dzisiaj powiedzieć. I tu będą te dramatyczne historie z podtekstem seksualnym. Czyli powiem, co to jest twórczość. To oczywiście niestety jest to, co najbardziej powoduje mój mętlik w głowie. I ja zajmuję się już prawem autorskim blisko parę lat. I przez te lata uczyłam się, co to twórczość jest, na czym ona polega, na czym polega działalność twórcza, co to jest oryginalność i tak dalej. Uczyłam. Na początku było wszystko jasne, piękne i cudowne. To znaczy mówiłam definicję i po sprawie, a potem z każdym kolejnym rokiem stało się to coraz trudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo niejasna definicja. Znaczy w ogóle tej, po pierwsze, definicji nie ma, mam ją wypracowaną w orzecznictwie, a ono się zmienia. Znaczy z orzecznictwem jest też tak, że ja mówię jedno, a potem traficie Państwo na sąd, który będzie mówił drugie. Lubię podawać ten przykład. Po prostu będę męczyła ten przykład. Przepraszam swoich studentów za to, że po raz kolejny usłyszą historię spacji. Historia spacji to jest historia, w której my tłumaczyliśmy sędziemu, na czym polega program komputerowy, na czym polega kod programu komputerowego. Tam chodziło o to, że był plagiat kodu z jednego programu przekopiowany do drugiego i dało się to między innymi rozróżnić w ten sposób, że była błędnie wstawiona spacja, czy tam dwie spacje w którejś linijce, co było oczywiście też idiotycznie, łącznie z wszystkimi komentarzami, też przekopiowane do drugiego tego plagiatującego kodu programu komputerowego i tłumaczyliśmy sędziemu, czym ta spacja jest. To znaczy mówiliśmy, wysoki sądzie, no spacja, tu ją widać, na co on mówi, ale ja nic nie widzę, na co my pokazywaliśmy, ale tu jest spacja, ale ja dalej nic nie widzę, jak mam coś widzieć, jak tego nie ma? Ja nic nie widzę, zaraz zasądzę przeciwko państwu. Wszyscy się włączyli z tłumaczeniem sędziemu, na czym ta spacja polega w kodzie programu komputerowego, autentycznie wszyscy, po czym sędzia stwierdził, tego już jest za dużo, on nie chce powoływać biegłego, który mu określi, co to jest spacja, bo intuicyjnie czuje, że to jest głupie pytanie. W związku z tym zaprotokołował, czy kazał wpisać do protokołu, biednej pani protokolance siedzącej po jego lewicy, kazał jej wpisać, że spacja, sąd przyjmuje do wiadomości, że spacja to jest najdłuższy klawisz na klawiaturze. Więc niestety z prawem autorskim jest też tak, że ja sobie tutaj teraz Państwu ładnie wytłumaczę, tak jak już się nauczyłam tłumaczyć studentom w miarę zrozumiałym sposób, co to jest twórczość, co to jest utwór, jakie prawa nam przysługują, po czym pójdziecie Państwo do sądu i traficie na sędziego, który zanotuje, że spacja to jest najdłuższy klawisz na klawiaturze, a enter to jest ten, który ma kształt litery L odwrócone w drugą stronę. Tak? Więc... To tak trochę wygląda, tak? To znaczy, o ile my staramy się, im młodsze pokolenie prawników, tym bardziej staramy się orientować w tym, co się dzieje w nowych technologiach, o tyle już przetłumaczenie tego sędziemu, który całe życie zajmuje się na przykład instytucją prawa do grobu albo instytucją zachowku, czym jest program komputerowy i że to tak naprawdę nie jest ten interfejs, który on widzi na komputerze, a jest to coś bardziej złożonego, no graniczy w niektórych przypadkach wręcz z cudem. Więc postaram się to Państwu zaaplikować teraz możliwie
najpewniejszy sposób, jak to przerobić, jak to zrozumieć i jak to wykorzystać w Państwa działalności w przyszłości. Lubię to tłumaczyć w ten sposób, że twórczość to jest ostatni etap tworzenia dzieła. Znaczy mamy jakąś ideę, tu odwołuję się do Pana pytania, mamy pomysł, tak jak ten Mark Zuckerberg, czy grający go, nie pamiętam jak się nazywał ten aktor, komunikuje, że on zrobi taką platformę i że on w tej platformie będzie to, to, to i tamto. Tak? Super, zakomunikował, jest ekstra, tak? Bawimy się dalej. To jest natomiast jednak sam pomysł, sama jakaś idea czy koncepcja. W niektórych przypadkach możemy mówić o stylizacji, na przykład o kolorystyce barw, różnych takich rzeczach, więc ten pomysł sam w sobie jest okej. Okay. Ale nie da się go chronić w prawie autorskim, bowiem taka ochrona sprowadzałaby się do monopolizacji jakiejś idei i ograniczałaby naszą twórczość w przyszłości. To znaczy, o ile ja mam pomysł na to, żeby napisać swoją własną wersję historii o młodym czarodzieju, który idzie do szkoły magii i czarodziejstwa, albo o młodej, niewinnej dziewczynie, która zakochuje się w trudnodostępnym mężczyźnie z dziwnymi preferencjami seksualnymi, to jest to sam pomysł. Natomiast to potem, co ja z tym pomysłem zrobię, to już jest ta broszka, którą się zajmuje prawo autorskie. To tutaj już będziemy się trochę bawili z sędzią w kotka i myszkę. Dlaczego? Dlatego, że to za pomocą jakich słów ja ten pomysł przedstawię, użyję, za pomocą jakich algorytmów pokażę program komputerowy, za pomocą jakich barw przedstawię jakiś obraz, albo za pomocą jakich środków stylistycznych stworzę rzeźbę, to ubranie tego pomysłu, czyli ten element, nazywamy formą wyrażenia w prawie autorskim. I tylko ta forma wyrażenia będzie podlegała ochronie. Czyli ten dopiero ostatni etap, jakimi słowami ja wyrażę swój pomysł, w tych słowach ten pomysł będzie chroniony. Więc odpowiadając teraz na Pana pytanie, jak ja powiem teraz, że ja chcę stworzyć serwis społecznościowy, tak jak było w tym filmie, tak? Wszyscy kojarzą? The Social Network, mówił jeden do dwóch pozostałych, czy tam trzech pozostałych, jak ten pomysł sieci społecznościowej będzie wyglądał, to w tych słowach ten pomysł oczywiście podlega ochronie, sam pomysł nie. To znaczy oni mogli usiąść, napisać swoją własną wersję strony internetowej czy sieci społecznościowej, mogli sami to zrobić i nie byłoby pozwu o plagiat, nie byłoby naruszenia praw autorskich. Rozumiecie Państwo? Jeżeli zrobiliby to identycznie jak on albo przy pomocy tych samych środków najlepiej, no to wtedy moglibyśmy mówić o plagiacie. Tak? Czy to jest zrozumiałe? Przykłady. Najprostsze przykłady z życia wzięte. Matejko, który w taki sposób chciał wyrazić Stańczyka, w taki sposób, jak została zaprezentowana przed rzeźba. Ta forma wyrażenia to ostatnie stadium, jak prezentujemy komuś to, co nam się podoba lub nie, to będzie podlegało ochronie prawno-autorskiej. Tak? Czyli jaka jest nasza wizja artystyczna? Tu Banksy, czyli forma, w jakiej zaprezentował, powiedzmy, swoją własną wizję artystyczną, dopiero to będzie podlegało ochronie. Natomiast jeżeli oczywiście my teraz sobie będziemy dyskutować o tym, że ja chciałabym zrobić graffiti, w którym będzie się całowała albo prawie całowała para i oboje będą trzymali telefony komórkowe, no to każdy z Państwa taki obrazek czy takie graffiti namaluje inaczej. Zgadza się? Zgodnie ze swoją wizją artystyczną, wyobraźnią, talentem czy doświadczeniem, tak też ten, powiedzmy, obraz stworzy, czy to graffiti, i to będzie podlegało ochronie, czyli to ostatnie stadium. To dotyczy zwłaszcza też perełek myśli architektonicznej i tego, jak to zostanie zaprezentowane i wyrażone na zewnątrz. O ile do tego etapu w miarę, powiedzmy, mniej lub bardziej pojęcie, co to jest twórcze, jest wiadome, to ono się zaczyna rozmywać w momencie, w którym zaczniemy doszukiwać się większych, bardziej kontrowersyjnych problemów prawa autorskiego, czyli zajmiemy się na przykład tematyką Polskiej Szkoły Plakatu Filmowego. Tak? To, co jest oczywiście wykorzystane tutaj, to nic innego jak jakiś pomysł na stylizację. Może ona być bardziej udana albo bardziej kontrowersyjna, czyli porównanie popiełuszki do Jamesa Bonda może niekoniecznie jest dobrym zabiegiem marketingowym, ale wszyscy o tym dyskutują. Skoro ja, prowincjonalna, powiedzmy pani doktor z prawa autorskiego, mówiłam ten temat, znaczy, że kampania marketingowa się udała. Niekoniecznie jednak tylko Szkoła Plakatu Polska wykorzystuje jakieś motywy czy pomysły prezentacji treści. Sięgają też po to na przykład tygodniki. Przykładów mogę mnożyć oczywiście, nie jest to też tylko kwestia z naszego polskiego podwórka, bo jak popatrzymy na plakaty pochodzące z innych krajów, które się wzorują na w miarę rozpoznawalnych elementach należących do kultury czy popkultury, no to już wiemy, że tak naprawdę chodzi o sięgnięcie po jakiś pomysł. W tym wypadku natomiast jest to o tyle dalej idące sięgnięcie, że skopiowany został ten kod, który tutaj siedzi. A w momencie, w którym ja już coś kopiuję,
nawet to troszeczkę zmieniając, no to już możemy zacząć mówić o plagiacie. Czy to jest w miarę zrozumiałe dla Państwa? Tak? Inny przykład z życia wzięty, to jest kwestia wykorzystania pomysłu na przykład na fabułę. Ja tutaj oczywiście mówię, tak trochę się podśmiechując, o historii perełki literackiej, jeżeli można nazwać to dziełem artystycznym. Z jednej strony mi romantyczna, uwznieślona miłość niewinnej dziewczyny w kierunku trudno niedostępnego z innego chyba gatunku nawet człowieka. Z drugiej strony napisana na jej kanwie powieść fanfiction. Wiecie Państwo, że to jest fanfiction do Twilight? Wiecie o tym, tak? Jeśli nie, to Wikipedia Państwu podpowie. Ja się dowiedziałam od koleżanki, w każdym, która oczywiście nie czytała. W każdym razie... Fanfiction to jest ta część, która może Państwa hobbystycznie interesować, czyli opisywanie dalszych losów bohaterów. Bohater, postać fikcyjna. To jest oczywiście pomysł, tak? To jest jakaś konstrukcja. Każdy sobie troszeczkę inaczej wyobrażał, jak wyglądał Frodo Baggins. Każdy mniej więcej miał swoją wizję tego, w co był ubrany Harry Potter. Nie będę przypominała, że każdy zupełnie co innego wyobrażał sobie, jak czytał Pana Tadeusza, no bo to było szczególnie nudne w liceum i na pewno Państwo pominęliście. Natomiast sam ten pomysł na to, jak ma wyglądać fabuła, jak ma przebiegać na przykład... Jak ma przebiegać linia, powiedzmy, fabuły w książce, jakimi środkami stylistycznymi zostanie to wyrażone, czy to będzie, powiedzmy, czcionką Times New Roman, czy jakąkolwiek inną, to wszystko jest pomysłem, tak? To jest stylizacja jako taka i nie będzie podlegało ochronie prawna autorskiej. Dlatego jedna pani nie płaci drugiej tantiem z tytułu wykorzystania pomysłu, powiedzmy, na jakąś osadzoną fabułę romantycznej miłości niewinnej duszy w kierunku trudno niedostępnego mężczyzny z ciemną przeszłością i dziwnych preferencjach seksualnych. Dlaczego jednak o tym wskazuję? Dlaczego o tym mówię? Otóż... Każdzie Państwo, pani Rowling, pisała Harry'ego Pottera, wszyscy kojarzą, tak? To pani, która bardzo dużo pieniędzy włożyła, czy bardzo dużo zarobiła na tym, że napisała siedem tomów, tak? Powieści o Harrym Potterze. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, jeżeli chodzi o tego typu literaturę, Harry Potter też zgromadził rzeszę fanów, którzy na Harrym Potterze się wychowali, którzy tę książkę czytali i przekazywali ją dalej. No ale powiedzmy, że zakończenie nie do końca każdego z nich satysfakcjonowało, tak? No więc zaczęły się tworzyć różne grupy fanfiction, które opisywały swoje własne alternatywne zakończenie. Jedne z wątkiem komunistycznym, inne z wątkiem nacjonalistycznym, jeszcze inne z wątkiem homoseksualnym, co do preferencji aktowali. No i pani Rowling na samym początku była bardzo zadowolona, no bo jednak maszynka dalej działa, machineria idzie w ruch, czyli obrót książkami dalej na rynku jest, marketingowo świetna opcja. Natomiast w momencie, w którym oczywiście ta machina została tak rozbudowana, te powieści fanfiction zaczęły gdzieś wypływać w internecie, potrzeba było sporządzić leksykon postaci czy pojęć, które w Harrym Potterze się pojawiają i zaproponowano to jednemu z czołowych przedstawicieli środowiska fanfiction. Nazwijmy go pan X. Pan X oczywiście poczuł się zaszczycony z błogosławieństwem pani Rowling. Powiedział, że jak najbardziej będzie się zajmował, taki leksykon stworzy. Leksykon stworzył, wydawnictwo go wydało, wszyscy są zadowoleni, oprócz pani Rowling, która wchodząc do księgarni przy okazji Bożego Narodzenia, tudzież innego święta, gdzie się kupuje mnóstwo prezentów, zobaczyła, że leksykon jest na wyższej pozycji niż jej wszystkie książki razem wzięte. Więc lekko się zirytowała i pozwała pana, który ten leksykon stworzył, tego pana X. Skończyło się oczywiście na ugodzie, ale nie znaczy, że doszło do naruszenia praw autorskich. Absolutnie do naruszenia praw autorskich nie doszło. Podkreślam, mimo tego, że czasem w prasie możecie Państwo wyczytać co innego. Czasem bowiem z punktu widzenia prawa autorskiego, czy prawo autorskie nie jest naruszone, ale czasem z punktu widzenia PR-u lepiej jest jednak zapłacić, no bo jak wyjdzie, że na przykład taki Microsoft użył logo Ubuntu do tego, żeby reklamować swój własny komercyjny produkt, no to krzywo to wygląda z punktu widzenia branży. Więc akurat jeżeli chodzi o ten leksykon, czy na przykład o użycie loga Ubuntu, które tutaj w tym wypadku mieliśmy do czynienia, widzicie Państwo podobieństwo tych kółek? Widzicie? Bo ja wczoraj stoczyłam długą batalię na argumenty z brankiem mego serca, który twierdził, że tutaj nie ma naruszenia praw autorskich. Oczywiście się mylił, więc ja cały czas będę twierdziła. Zależy, na jakiej licencji jest udostępnione logo Ubuntu. A jak pan myśli, na jakiej licencji jest udostępnione logo Ubuntu? No przecież. No ale Creative Commons zakłada, że nie będzie pan wykorzystywał swojego produktu w celach komercyjnych. A jeśli... No akurat tutaj, jeżeli chodziło o użycie tego logo. Jasne. Proszę? Ale to jest pewnie taka licencja, która nie dotyczy.
która nie dopuszcza użycia komercyjnego. Tutaj akurat doszło do ugody między jednym a drugim, znaczy między Microsoftem, który się zorientował trochę za późno, że wypuścił produkt z takim logo, a twórcą tego, czyli grafikiem tego logo. Tutaj doszło rzeczywiście do ugody, mimo tego, że rzeczywiście można mieć wątpliwość co do tego, czy to jest naruszenie z punktu widzenia praw autorskich. Proszę. Cieszę się, że pan w pierwszym rzędzie odpowiedział pan na pytanie, że nieznajomość prawa w szkodzie, ale pozwolę sobie, bo ja uwielbiam, jak pada ten argument w dyskusji, to jest po prostu woda na mój młyn, bo ja jestem w głębi duszy, ja jestem prawnikiem, ja wiem, że to wygląda śmiesznie, że jestem prawnikiem, ale ja w głębi duszy jestem, mam bardzo anarchistyczne podejście do prawa autorskiego, więc oczywiście nieznajomość prawa szkodzi, ale nie ma czegoś takiego, z czego nie dałoby się wykaraskać w prawie autorskim i tutaj też dałoby się wykaraskać. To, co chciałabym państwu natomiast na tym przykładzie pokazać. Po pierwsze, to, że czasem mówimy... A, pan ma dalej pytanie. Jak wygląda logo Ubuntu? Oczywiście, że wiedział. No, ciężko by było nie udowodnić profesjonalnie zajmującej się na rynku firmie IT, że nie zna logo pochodzącego z innej firmy, która stanowi, czy produkuje, wypuszcza produkt dla nich konkurencyjny. Ciężko byłoby nie udowodnić. To naprawdę musiałby mieć pan takiego sędziego, któremu ja tłumaczę, że to jest spacja. Więc to, co chcę państwu powiedzieć w tym przypadku, że prawo autorskie super, tak? Utwór twórczy ustalony przez człowieka, spoko, tak? Natomiast czasem jest tak, że z punktu widzenia marketingowego lepiej jest zapłacić, mieć to z głowy. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek, który nasuwa się z porównania jednego i drugiego logo, no bo one tak naprawdę jakoś szczególnie dużo w sobie nie mają. Na trzy kolorki, trzy kółeczka, tworzące jedno kółeczko, w zasadzie tyle, tak? Im mniej treści mamy do oceny z punktu widzenia prawa autorskiego, tym trudniej powiedzieć, że jest to utwór. Co nawiązuje, i pozostawię to pytanie otwartym, czy to logo jest utworem z punktu widzenia prawa autorskiego, czy niekoniecznie? Dlaczego? Bo musielibyśmy powiedzieć, że jest twórcze. Takim pytaniem pomocniczym, co oczywiście jest bardzo twórczym, bardzo, bardzo, mam ładne koszulki z tym logiem. Co jest istotne, czy jakie jest pytanie pomocniczo zadawane przez sędziego, a już tak przez każdego sędziego, nawet jak nie wie, co to jest spacja, każdy sędzia się zada pytanie, czy jeżeli ja uznam, że to jest utwór z punktu widzenia prawa autorskiego, to czy nie będę monopolizował jakiejś idei? No bo im mniej treści, tym trudniej przyznać ochronę prawną autorską. Jakie są konsekwencje przyznania ochrony? Otóż proszę sobie wyobrazić, jeżeli na przykład przyznamy prawo autorskie tytułowi książki. Weźmy sobie Kubusia Puchatka. Kubuś Puchatek, tak? Dwa słowa. Jeżeli przyznamy ochronę prawną autorską temu tytułowi, to ja nie będę mogła tego użyć, tego tytułu, na żadnym szkoleniu komercyjnym, ani w żadnej działalności reklamowej na przykład. Będę tego mogła użyć w ramach na przykład działalności edukacyjnej i tyle. Państwo będziecie mogli tego użyć w ramach dozwolonego użytku prywatnego i tyle. W każdym innym przypadku trzeba będzie płacić. Tak? To jest pytanie pomocnicze, które sobie zadaje sędzia, gdy pada pytanie, czy to jest utwór z punktu widzenia prawa autorskiego, czy niekoniecznie. Inne takie znaczące przykłady. Tutaj państwo macie do czynienia, oczywiście nie wiem, czy kojarzycie, jeden film Tron, mniej lub bardziej udany i wykorzystanie tego, jakiegoś motywu, który tutaj pada. Jeszcze, proszę. Jeżeli kupię logo od graficza, który dokona plagiatu, to kto zostanie pozwany? Ja też tak. Oczywiście, że pan. Będzie się pan potem rozliczał z grafikiem. Oczywiście, że pan zostanie pozwany, bo pana będzie łatwiej zidentyfikować, bo pan będzie używał tego logo, gdzieś tam się pan pojawi. Pan pozwie wtedy grafika. W związku z tym w umowach lepiej sobie wpisywać, że grafik oświadcza, że to, co pan daje, to nie narusza praw autorskich. Żaden grafik tego panu nie podpisze, ale można próbować. Tak? Inny przykład naruszenia czy nienaruszenia praw autorskich. Pozostawiam to do państwa decyzji. Widzicie państwo logo Pepsi i logo firmy lotniczej? Ten sam problem. Im mniej treści, tym trudniej przyznać ochronę prawną autorską, bo tym trudniej powiedzieć, czy mamy do czynienia z czymś twórczym, czyli twórczym, artystycznym zestawieniem dwóch kolorów ze sobą, tworzących zamknięty okrąg, czy może mamy do czynienia
z nietwórczym pomysłem, czy jakimś, powiedzmy, wizją artystyczną, stylistyczną i tak dalej. Co na marginesie chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć? Bo w swojej działalności często będziecie się spotykali, na przykład będziecie tworzyli programy komputerowe na rzecz na przykład firmy amerykańskiej albo jakiejś firmy angielskiej. I tutaj trochę siebie zabezpieczając, a antycypując dalsze Państwa pytania, powiem, że to, o czym ja teraz mówię, to jest system kontynentalny i on jest fajny. Bowiem mamy jeszcze system angloamerykański, czyli system angielski, system amerykański, który jest oparty na trochę innych wartościach. Tam prawo autorskie ma bardzo niski poziom twórczości. Widzicie Państwo to zdjęcie? To była pocztówka, ta tutaj, była zrobiona przez University, powiedzmy jakieś wydawnictwo uniwersyteckie, na potrzeby reklamy uniwersytetu. Tak, na potrzeby reklamy uniwersytetu. To natomiast takie samo, znaczy troszeczkę inne ujęcie, ale wykorzystanie dokładnie tych samych elementów zostało wykonane przez firmę, która produkowała pocztówki. No i wydawnictwo uniwersyteckie pozwało firmę, która produkowała pocztówki, twierdząc, że nawet jeżeli kadr jest trochę inny, to jest to plagiat. I sąd stwierdził w prawie amerykańskim, w prawie angielskim tak samo, że twórczym jest to, co pochodzi od innego autora. Kropka. I w ogóle nie będziemy o niczym więcej dyskutować. W konsekwencji w prawie amerykańskim wystarczy udowodnić, że to ja jestem przecież autorem tego, ja nie widziałam tego loga, oczywiście czasem ciężko to udowodnić, albo ja w ogóle nie miałam możliwości zapoznania się z taką treścią, to ja to stworzyłem i to jest moje i to wystarczy dla przyjęcia, że coś jest oryginalne w prawie amerykańskim. U nas ten poziom jest nieco wyższy, paradoksalnie, wymagamy jednak czegoś trochę więcej. Podsumowując więc, prawo autorskie nie radzi sobie z minimalizmem, z jakimś minimalną treścią czy środkami wyrażenia i nie radzi sobie też niestety z programami komputerowymi. I dlaczego? Dlatego, że tu opowiadam zwykle anegdoty, jak to programy komputerowe zostały objęte ochroną prawną autorską. Mianowicie przyszli informatycy do polityków i tłumaczyli, musicie objąć ochroną prawną autorską programy komputerowe. No i tak samo jak ja sędziemu tłumaczyłam, co to jest spacja, tak samo oni politykom tłumaczyli, co to jest program komputerowy. Jak się skończyło? Tragicznie, bowiem politycy zrozumieli, że program komputerowy to jest tekst i nic więcej, więc pisali do ustawy, że program komputerowy chroniony jest jak dzieło literackie. Czy ma to dużo wspólnego z książkami? Wątpię. Ale to już do Państwa oceny. Łączą się z tym duże konsekwencje, mianowicie takie, że na przykład w odniesieniu do programów komputerowych nie ma dozwolonego użytku prywatnego. Więc jak Państwo ściągacie z internetu, to super, tylko nie programy komputerowe. Inna konsekwencja jest taka, co to znaczy, że program komputerowy jest twórczy i jest chroniony jak dzieło literackie. Na pewno wszyscy kojarzą spór Apple'a z Samsungiem o zaokrąglone rogi w iPhone'ie. Wszyscy kojarzą? W Stanach Zjednoczonych to był spór patentowy. Powiedzmy, przenieśmy to na grunt prawnoautorski, bo u nas byłoby to rozważane jako na gruncie prawnoautorskim, czyli zaokrąglenie rogów w iPhone'ie. Czy to jest twórcze, czy to jest jakaś wizja artystyczna, forma wyrażenia, czy to jest jeszcze pomysł? I tutaj dość jednoznacznie się przyjmuje, że zarówno taki design produktu, który tu Państwo widzicie, nawet jeżeli jest bardzo zbieżny, nie będzie chroniony z punktu widzenia prawa autorskiego, bowiem w każdym przypadku mamy do czynienia z ochroną pomysłu. To samo dotyczy też tego slide to unlock, czyli tej opcji, która w prawie patentowym, czyli w prawie amerykańskim jest opatentowana. U nas nie jest to opatentowane, jest to chronione jako wzór przemysłowy, czyli design produktu, natomiast prawem autorskim nie jest objęte. Prawem autorskim objęty jest natomiast tylko to, w jaki algorytmiczny sposób jest to zaprezentowane, czy gdzieś ulokowane w źródle tego, powiedzmy, telefonu czy tego smartfonu. I tylko w tym zakresie. Czego tutaj nie ma z punktu widzenia programów komputerowych i tego, co Państwo tworzycie? Tu nie ma interfejsów graficznych. Interfejsy graficzne, czyli to, jak program wygląda, jakie ma funkcjonalności na przykład, do czego się nadaje, jak mogę go stworzyć, sam w sobie nie będzie podlegał ochronie prawnoautorskiej. Interfejs graficzny ewentualnie jako dzieło plastyczne. Natomiast sama funkcja programu komputerowego nie. Przejechał się na tym twórca, powiedzmy, programu komputerowego,
który wyglądał jak arkusz kalkulacyjny. Kojarzycie Państwo arkusz kalkulacyjny? To tam studenci ekonomii albo studenci prawa wpisują sobie liczby, to jest zmora studentów prawa, czy w ogóle już późniejszych prawników aplikantów, no bo Excel, no to znaczy, że już mam dreszcze, tak? No więc jak mamy taki arkusz kalkulacyjny, to on rzeczywiście jest wybitnie skomplikowany, proszę mi wierzyć, przynajmniej tak wszyscy twierdzą. No i był taki pan, który postanowił stworzyć prostszą wersję arkusza kalkulacyjnego, to znaczy mogę wpisać sobie liczby, one się sumują, one się odejmują, mnożą, czyli taki banalny kalkulator i jeszcze mogę do tego robić wykresy. I te wykresy będą różnokolorowe, między innymi różowe. Czyli generalnie stworzył produkt, który był dedykowany dla prawników. Ten produkt postanowił sprzedać, no ale oczywiście naraził się na pozew z tytułu naruszenia praw autorskich. Pozwał go oczywiście nikt inny jak Microsoft, który twierdził, że no zaraz, ale wykorzystałeś funkcję naszego programu komputerowego. W związku z tym naruszyłeś nasze prawa autorskie, a skoro naruszyłeś, to płać. No i tak też się stało, to znaczy sprawa trafiła do sądu, tam był jednak troszeczkę mądrzejszy sędzia, który jednak się wdrożył w te programy komputerowe i prawo autorskie i stwierdził, że nie mamy do czynienia z naruszeniem, bowiem to jest funkcjonalność, a skoro funkcjonalność, to nie będzie podlegała ochronie, bo jest tylko pomysłem. W konsekwencji, delikatnie zmierzając w kierunku końcowi, ale to jeszcze nie wszystko, jeszcze trochę seksu będzie dzisiaj, pomysł w prawie autorskim, czyli coś, co będzie Państwa najbardziej interesowało z perspektywy Państwa działalności, sam w sobie nie podlega ochronie prawna autorskiej. Ale granica jest śliska. Nie radzimy sobie z programem komputerowym i minimalizmem, czyli im mniej treści, tym trudniej powiedzieć, że jest to ochronione w prawie autorskim. Co znaczy, że jeśli Państwo czyjś pomysł postanowicie skopiować i wykorzystać na przykład bardzo podobny pomysł na aplikację mobilną, która jednak będzie bardziej ergonomiczna i przyjazna dla użytkowników albo dla potencjalnych Państwa klientów, to nie naruszacie żadnych praw autorskich. Oczywiście może się to łączyć z tym, że przyjdzie Pan i powie, to jest naruszenie, to jest plagiat, proszę mi płacić trzykrotność wynagrodzenia. Nie trzeba, można zignorować takie pismo, wyrzucić do śmieci. Jak przyjdzie policja, nie trzeba podawać hasła. Oczywiście lepiej komputer wyrzucić czasem przez okno, jak to było swego czasu. Miałam nie mówić o tym. Dobrze. W każdym razie do granic pomysłu możecie Państwo czerpać z cudzej twórczości. O to też chodzi w tym, żeby twórczość była rozwijana, żeby dodawać coś od siebie. W momencie, w którym przekopiowujecie już jednak fragment kodu programu komputerowego kolegi, koleżanki, albo piszecie swoją wersję 50 twarzy Greya z wykorzystaniem tych wybitnie rozbudowanych zdań, wielokrotnie złożonych w tej książce, z bardzo dokładnym opisem preferencji seksualnych, no to też już może lekko naruszać prawa autorskie, o ile nie mieści się w granicach cytatu. Czasem z punktu widzenia PR-u na przykład lepiej zapłacić i tutaj niestety prym wiedzie Microsoft, który nawet gdy nie mieliśmy do czynienia z naruszeniem praw autorskich, ewidentnie to i tak wolał zapłacić ugodę. Tak jak powiedziałam, z czym sobie prawo autorskie radzi, minimalizm, program komputerowy. I zanim całkiem mnie już Państwo organizatorzy zabiją, powiem Państwu jeszcze o paru kwestiach. Mianowicie zrobimy sobie krótki sylogizm, czyli to, czym prawnicy żyją i dlaczego większość prawników odpada po pierwszym roku studiów. To znaczy teraz będzie logika. Ja wierzę, że Państwo jesteście wybitnie inteligentnym audytorium, sobie z tym świetnie poradzicie. To jest bardzo ważna rzecz paradoksalnie dla Państwa. Mianowicie dla studentów moich w szczególności, to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że ona rzutuje na cały system prawa autorskiego. Jak prawo autorskie trzeba interpretować? Wyjściem, jak taki sylogizm prawniczy, na czym sylogizm prawniczy polega, pamiętacie Państwo taki pan Sokrates, on zadawał różne pytania i potem sam sobie przeczył. No to tak mniej więcej wszyscy prawnicy robią. Prawnicy wychodzą z założenia, że system prawny powinien chronić słabszą stronę. Czy jak jestem biedny i poszkodowany i się nie znam, albo jestem głupi, to wymagam ochrony. Najlepszy przykład, konsument. Idziecie Państwo do sklepu i nie wiecie, że jak kupicie takie buty, to będą bez podeszwy, więc macie prawo zwrotu. Zgadza się? Konsument nie ma takiego doświadczenia, jest słabszą stroną, nie ma takiej wiedzy ani zaplecza finansowego, prawnego albo organizacyjnego, żeby sobie radzić i odczytywać wszystkie przepisy prawa. To jest trochę, pana już nie ma, to jest trochę w kierunku pytania, czy w kierunku maksymy, że nieznajomość prawa szkodzi. Ona oczywiście szkodzi, to proszę sobie zapamiętać, ale czasem jest tak, że nawet nieznajomość prawa może być wykorzystywana na naszą korzyść. Tylko wtedy, gdy jesteśmy tą słabszą stroną. Autor, czyli ten, który tworzy, ten
smutny pan, którego nigdy nie stać na chleb, ale stać go na absynt, czyli ten pan, który tworzył w XIX wieku, gdy prawo autorskie powstawało, ten artysta, ta dusza artystyczna, on jest ewidentnie słabszą stroną. Ten jego romantyzm i liryzm przemawiający przez jego, powiedzmy, wiersze w stylu Paolo Coelho, ten pan, nie uwłaczając, on się nie zna na prawie, nie ma takiego zaplecza finansowego, w związku z tym jest słabszą stroną i wymaga ochrony z punktu widzenia systemu prawa, co znaczy, że w prawie autorskim autor, czyli podmiot uprawniony, zawsze będzie podlegać ochronie prawno-autorskiej, zawsze wszystko będziemy interpretować na jego korzyść, nawet jeśli rozwiązanie nie do końca będzie sprawiedliwe. I to, co ma mu umożliwić egzekwowanie swoich praw, to jest przyznanie mu dwóch rodzajów uprawnień w stosunku do innych osób. Nie możecie Państwo zignorować. Ważne, żebyście zapamiętali na przyszłość, że każdy twórca ma prawa osobiste i prawa majątkowe. Oczywiście to, co Państwa interesuje, to drugie, dlatego zacznę od tego pierwszego. Prawa osobiste to są te ściśle związane ze mną, z moją duszą artystyczną i z dziełem, które jest moim dzieckiem. Tak? Skoro już wypłodziłam to dziecko i wyrzuciłam z siebie na przykład ten swój doktorat i go już wydałam, no to siłą rzeczy też oczywiście jestem zainteresowana w tym, żeby był dobrze wykorzystywany, żeby nie był pokazywany w złym świetle i żeby moje imię i nazwisko się na okładce książki znalazło. Reszta mnie nie interesuje. To, czy ktoś z niego sobie zrobi wycinankę, wydzierankę, jest nieważne. Ważne, że tam jest moje nazwisko. Inaczej, na przykład Banksy zupełnie nie jest zainteresowany tym, żeby jego imię i nazwisko wypłynęło. Zgadza się? To są kwestie osobiste. Czyli wtedy, gdy nasz artysta ma fanaberię i twierdzi, że chce, żeby to było tak, albo nie chce, żeby na przykład jego utwór był prezentowany w takim świetle. Tak? Są kwestie osobiste, które mają chronić tę emocjonalną, personalną więź twórcy z utworem. To, co nas najbardziej interesuje, to są oczywiście kwestie majątkowe, czyli tam, gdzie jest kasa z punktu widzenia prawa autorskiego, czyli ja mogę pieniężyć swój utwór, mogę go komercjalizować, mogę go przenosić na osoby trzecie. To, co jednak jest specyficzne w prawie autorskim i trudne dla zrozumienia dla osób, które się prawem autorskim nie zajmują, to to, że prawa osobiste są wieczne. Trwają tak długo, aż do końca świata. Do apokalipsy będą trwały prawa osobiste. Prawa majątkowe natomiast trwają przez całe moje życie, plus 70 lat po mojej śmierci. W konsekwencji, tu zwracam uwagę, mówię, że zawsze 70 lat, ale no, dyskutuje się nad tym, czy nie przedłużyć o kolejne 100. To znaczy, że w 100 lat po śmierci twórcy na przykład nie będzie można skorzystać z tego utworu bez płacenia spadkobiercom. Tak? To są te prawa, których nie lubimy. Z drugiej strony to są też te prawa, które Państwu będą przysługiwały, czyli te komercjalizacja moich utworów czy moich programów komputerowych. Proszę jednak nie deprecjonować praw osobistych. Wszyscy kojarzą? Kojarzycie może Państwo tego pana? Ktoś kojarzy? Cieszę się bardzo, że Państwo oczywiście krzywicie w sobie ducha narodu literackiego. To jest pan Victor Hugo, który napisał powieść Nędznicy. To jest taka długa, nudna powieść w duchu pozytywistycznym. Mało kto to czyta, ale przeczytał to reżyser i scenarzysta tego musicalu, który już pewnie Państwo kojarzycie. Hollywoodzki blockbuster, który zarobił bardzo dużo pieniędzy i dostał nawet jakieś Oscary. Został oczywiście przygotowany, opracowany na podstawie powieści Victora Hugo, czyli tego pana po prawej stronie. Victor Hugo zmarł pod koniec XIX, na początku XX wieku. Prawa autorskie majątkowe dawno wygasły. I oczywiście jak on tworzył, to nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego dzieło zostanie potem wykorzystane przez, powiedzmy, perełkę Hollywoodu, spieniężone, skomercjalizowane, zarobi się na tym bardzo dużo pieniędzy, no i z pewnością, że będzie to musical. Absolutnie mu to nie przychodziło do głowy. Zmarł, miał to wszystko głęboko. W konsekwencji też jego spadkobiercy nie bardzo mogli tutaj cokolwiek powiedzieć, no bo prawa majątkowe wygasły, tak? Ale trwały prawa osobiste. I spadkobiercy stwierdzili, no zaraz, hola hola. To znaczy on, ci twórcy tego hollywoodzkiego filmu, musicalu, zarabiają tak dużo pieniędzy na dziele naszego pra dziadka, że mogliby się chociaż częścią z nich podzielić. No i skoro stwierdzili, że chcą się dzielić tymi pieniędzmi, no to pozwali oczywiście twórców tego filmu hollywoodzkiego. To jest też powód, dla którego ten film wszedł trochę później na ekrany kin europejskich, bo się toczył spór o to w sądzie w Paryżu. Dlaczego w Paryżu?
Dlatego, że Francuzi są szczególnie przewrażliwieni na punkcie osobistych praw autorskich, więc tam oczywiście poszli spadkobiercy tego autora i tam też pozwali scenarzystę i reżysera tego filmu o naruszenie praw osobistych, czyli tej więzi twórcy z utworem. Twierdzili bowiem, że ich daleki przodek nie był przekonany co do artystycznej wizji musicalu i on nie lubił kabaretu, a to taki trochę kabaret i tam śpiewają. I tam jego tekst literacki śpiewają, bo przecież gdyby chciał, żeby ten tekst literacki był śpiewany, to by napisał piosenkę, tak? A on napisał powieść, fabułę, prozę. W konsekwencji pozwali, sprawa się toczyła i toczyła i toczyła, film był opóźniany. W końcu doszło do Trybunału Kasacyjnego, takiego najwyższej instancji w Paryżu, który stwierdził, prawa majątkowe wygasły, rzeczywiście, ale z drugiej strony ci spadkobiercy wcale, ale to wcale nie ukrywają, że zależy im tylko na interesie ekonomicznym, że chcą trochę uszczknąć tego, co ten film zarobił albo mógłby zarobić na terenie Europy. Dlatego też przyznam, że jest naruszenie praw osobistych, ale z racji tego, że tak dużo lat minęło po śmierci twórcy, to przyznam zadośćuczynienie w wysokości 2 euro. Całe postępowanie oczywiście kosztowało paręnaście tysięcy, no bo prawnicy są drodzy, zwłaszcza jak już idą do Trybunału Kasacyjnego albo u nas Sąd Najwyższego sobie liczą podwójnie, więc tam też sobie policzyli podwójnie, jeszcze ci biedni spadkobiercy musieli zapłacić koszty drugiej strony. To, co chcę Państwu powiedzieć, to to, że prawo autorskie w tym momencie jest szczególnie śliskie. Prawo osobiste, tak trochę przymykamy na to oko i z przymrużeniem oka do tego podchodzimy, prawa osobiste mają chronić tę więź emocjonalną, prawa majątkowe to więź ekonomiczną. Inny przykład, rodem z prawa amerykańskiego, ale u nas też będzie miał zastosowanie. Fotografia, którą Państwo widzicie po lewej stronie, została wykonana przez pana Rogersa. Pan Rogers był bardzo mało znanym fotografikiem, absolutnie nierozpoznawalnym. Ta fotografia została wykorzystana przez, powiedzmy, takiego wybitnego artystę, Kunsa, w ten sposób. On chciał zrobić, powiedzmy, parodię, pastisz na drobnomieszczaństwo amerykańskie, czy mu się to udało, czy nie, spuszczę zasłonę milczenia. No i oczywiście powstał spór. Kunz jest szczególnie rozpoznawalny, Rogers niekoniecznie. No więc pan Rogers pozwał Kunsa o wykorzystanie jego dzieła, czyli naruszenie jego praw majątkowych, no bo naruszył, więc musi płacić. No i sąd stwierdził, że no rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z naruszeniem, no bo on wykorzystał tak naprawdę tę fotografię, natomiast jednak jak Państwo widzicie, to jest cały czas wykorzystanie pomysłu, tak? Sąd stwierdził, że no to cały czas jest pomysł, więc tutaj nie mamy do czynienia z naruszeniem praw autorskich. Natomiast mamy do czynienia z naruszeniem praw osobistych. Dlaczego? Dlatego, że Kunz nigdzie nie napisał, że korzysta z dzieła pochodzącego, czy dzieła fotografii Rogersa, czyli nie rozgłaśnia go, tak? Nie sprawia, że pan Rogers jest bardziej rozpoznawalny, więc przyznał w związku z tym zadośćuczynienie. Morał dla Państwa zawsze cytować źródło. Inny, dalszy przykład z punktu widzenia prawa autorskiego, który świadczy o tym, że autor niekoniecznie jest słabszą stroną. To, co Państwo widzicie, to jest fotografia wykonana przez pana Cariu, a to jest potem ta fotografia przerobiona przez Prince'a. Kojarzycie Państwo Prince'a? Okej, pomijmy. Prince stworzył, w zasadzie co stworzył? No, wziął sobie tę fotografię, dorysował tutaj trzy kropki, tutaj dorysował sobie, czy dokleił sobie gitarę i powiedział, że jest super. No i w ten sposób to rozpowszechniał, doszło do sporu. Spór już w 2011 roku. Spór się skończył w ten sposób, że ten niestety pan na swoje nieszczęście poszedł do gazet zaraz po złożeniu pozwu i mówił, że jest biednym twórcą, który został wykorzystany, jego własność intelektualna została wykorzystana i co on biedny ma robić i w ogóle wszyscy się nad nim pastwią, nikt go nie docenia i sąd stwierdził, że no rzeczywiście ewidentnie mamy do czynienia z naruszeniem, bo tu nawet nie ma źródła, tak, z którego Prince korzysta, a skoro nie ma źródła, no to rzeczywiście jest jakieś naruszenie, ale z racji tego, że nasz autor się użala, no to też w gazetach stał się bardziej rozpoznawalny, a skoro stał się bardziej rozpoznawalny, to zarobił na swoim własnym naruszeniu, w związku z tym nie przyznał odszkodowania. W takich jeszcze przypadkach prawo autorskie, gdy wykorzystujemy je jako produkt, nie będzie chronione, w sensie nie będziemy mieć aż takiej ochrony, jak ten biedny artysta pijący absynt na Montmartre, no bo też skoro wykorzystujemy to i sprzedajemy jako produkt, którego nie chcemy na przykład wypuścić na zewnątrz, tak? Nie chcemy, żeby był ściągany na przykład z internetu, no to jeżeli wykorzystujemy to jako produkt, no to też nie będziemy słabszą stroną. O tym też, jak ktoś uważnie obejrzy ten serial Westworld HBO, no to zobaczy, pamiętacie, jak ktoś oglądał albo kojarzy, tam była taka kwestia,
że te postaci, te obiekty sztucznej inteligencji nie mogły wyjść na zewnątrz, tak? No bo były obiektem własności intelektualnej, bali się, że ta własność intelektualna zostanie rzeczywiście na zewnątrz wypuszczona. Czemu jednak nasi artyści, czy nawet państwo, jak tworzycie, nie mogą zapobiec, gdy mamy do czynienia z wyczerpaniem prawa? I tu trochę nawiążę do tych koszulek, które dostałam dzisiaj. Jest tak, żeby nikt państwu nie wmówił nic innego, że jak ja kupię utwór, albo kupię coś, co utwór inkorporuje, na przykład książkę, albo z państwa perspektywy nośnik fizyczny, na który inkorporowany jest program komputerowy, to że ja tego sprzedać dalej nie mogę. Nazywamy to wyczerpaniem prawa. No, tu zwracam uwagę moim studentom. Wyczerpanie prawa będzie polegało przede wszystkim na tym, że ja już nabyłam produkt, w którym ten utwór jest. Na przykład dostałam te koszulki, na których, mam nadzieję, znajduje się logo, o którym dzisiaj mówiłam. Jeśli nie, no to trudno. Powiedzmy, że koszulki spełniają cechę twórczości i że mam do czynienia z utworem, czyli czymś, co stanowi, jest chronione prawem autorskim. Jeżeli ja je dostałam, teraz mogę pójść i je sprzedać. Na tym polega też niestety nie urodzaj prawa autorskiego, ale też powiedzmy rzutuję z państwa perspektywy na to, jakie koszulki nosicie i gdzie się pokazujecie, bowiem w prawie autorskim też jest tak, że jeżeli ja mam utwór, na przykład koszulkę z jakimś powiedzmy, nie wiem, logo na sobie albo inkorporującą jakiś obrazek albo fragment jakiegoś innego utworu, ktoś mi zrobi zdjęcie i pojawi się w internecie, to ja nie naruszam praw autorskich. Mimo tego, że Google czasem zamazuje na Google Maps twarze albo inne obiekty, które powiedzmy przypominają mu coś, co chroni, co jest chronione prawem autorskim, to oczywiście co do tego doszło do wyczerpania prawa, więc prawa autorskie, majątkowe nie przysługują. Nikt nie może się państwu sprzeciwić temu, żebyście to państwo nosili albo sprzedawali dalej. Czy ktoś z państwa ma pytania? Proszę. Jeśli sobie zdjęcie obrazka, mhm. No to, co pan zrobił wtedy, to publicznie udostępnił taki utwór w internecie. Więc o ile no nie doszło do wyczerpania prawa, nie doszło, bo ja nie kupiłam tego obrazka i pan też nie kupił tego obrazka, no to nie możemy powiedzieć, że może pan to umieścić w internecie. Tak? Tak? Ja nie mogę publicznie udostępniać w internecie. Ja mogę produkt, który kupiłam, natomiast nosić i używać. Tak? O to mi chodzi. Czy to jest zrozumiałe? Mniej lub bardziej. Bo organizatorzy się dopominają, żebym już skończyła. Tak? Okej, okay, proszę. Można na licencję, na jakiej wydajemy, muszę tworzyć, zaostrzyć i sprawić, że to będzie ponad już nieprzygotowane. Tak, cieszę się bardzo, że pan zadał to pytanie. Licencję można zmienić w każdej chwili. To znaczy nawet jeżeli ja coś udostępniam w internecie, albo nawet jeżeli ja na przykład powiedzmy zawarłam umowę jako autor, to z racji tego, że jestem słabszą stroną, to mogę w każdej chwili taką umowę renegocjować. Tak? Mogę też na przykład coś, co udostępniam na licencji otwartej w internecie, mogę zmienić w każdej chwili, mogę w każdej chwili też wycofać. Tak? Więc jako słabsza strona kontraktowa w każdej chwili mogę zmienić swoje podejście. I to jest moment, w którym chciałam państwu jeszcze powiedzieć o Trybunale Konstytucyjnym i o tym, że możecie państwo płacić mniej. Ale proszę. Nie ma znaczenia. To nie jest prawo nabyte z punktu widzenia prawa. Prawo nabyte to jest sytuacja, w której pan ma prawo do emerytury na przykład, tak? Więc jeżeli ustawodawca nagle zmieni i podwyższy panu wiek emerytalny, to nie znaczy, że pan musi wrócić do pracy. Natomiast z punktu widzenia, oczywiście... Zmieni. Wycofał licencję otwartą. I co pan może zrobić? Nic pan nie może zrobić. Musi pan natychmiast wycofać taki program. Ja wiem, brzmi strasznie. Da się z tego wyjść. Oczywiście z wszystkiego się da wyjść. Mianowicie trzeba wtedy zagrozić twórcy, że go pozwiemy za niewykonanie zobowiązania. Czyli nie za naruszenie, nie za dozwolony użytek, nic takiego, tylko powiemy, że będzie musiał nam zapłacić karę umowną i coś takiego się rzeczywiście w umowach wpisuje. Tak? Zamiast podsumowania, pominę sobie kwestię Trybunału, zamiast podsumowania, na czym to prawo autorskie polega i czy ono dalej jest nam potrzebne, już kończąc obiecuję,
prawo autorskie pokazałam, przynajmniej mam nadzieję, że jest niezrozumiałe, że jest trochę średnio przydatne, a jeśli już jest przydatne, to w bardzo śliskiej materii. O to super mi chodziło, jeżeli Państwo wychodzicie z taką konkluzją. Z taką też konkluzją skończył Robert Tick i Pharrell Williams, którzy zapłacili blisko 8 milionów ugody za wykorzystanie piosenki Michaela Gaya. Bardzo dużo pieniędzy zapłaciła też za to Rihanna w 2011 roku i znowu do niej nawiązuje. Proszę sobie obejrzeć, bo to jest kapitalne, to odkryłam niedawno, że jej teledysk do piosenki SNM jest identyczny jak zdjęcia wykonane przez artystę Davida LaChapelle. Są po prostu identyczne, ale wykonane przez inne osoby. No i co z tego, że nie mamy do czynienia z utworem? Że to jest tylko pomysł, powiedzmy, na jakieś wykonanie i tak ugoda została zawarta. Morał taki jest, mam nadzieję, i z takim też chciałabym Państwa zostawić, że prawo autorskie, nawet jeśli się z nim w swoim głębi swojego anarchistycznego serca nie zgadzamy, może być sensownie przez Państwa wykorzystane pod warunkiem, że w tych delikatnych niuansach prawa autorskiego się będziecie potrafili poruszać. Z czym, mam nadzieję, Państwu zostawiam, a jeśli macie Państwo pytania, to możecie je zadawać albo wysyłać pod tym adresem mailowym, tym tutaj. Dziękuję z mojej strony.